Z załatwieniem spraw urzędowych w Urzędzie Miasta czy Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim nie powinno być problemu. Także w Urzędzie Stanu Cywilnego tu wejście do budynku nie jest problemem. Jest podjazd, jednak już po schodach wejść ciężko. Rozwiązanie jest bardzo proste, tanie, a co najważniejsze skuteczne. Wystarczy wcisnąć ten przycisk i pracownik urzędu zejdzie na dół, aby interesanta na wózku inwalidzkim obsłużyć. Pieniędzy więc wiele nie potrzeba, wystarczą dobre chęci, aby osobom niepełnosprawnym i tak już niełatwe życie uprościć, pomóc, bo niestety, choć wiele się o tym mówi, barier architektonicznych nie brakuje i to zarówno w instytucjach, jak i na terenie miasta, gdzie największy problem stanowią zbyt wysokie krawężniki. Nie jest łatwo, nie jest łatwo, jest dużo barier architektonicznych, przede wszystkim są duże krawężniki i no nie wszystkie instytucje też mają jeszcze przystosowane wejście do budynku, prawda? Także jest ciężko. W niektórych miejscach no po prostu schody, no ale to wciągamy się, jak chcemy gdzieś dojść po prostu. My mieszkamy w Dękowie, tak? Tam jest jak w Dękowie są po prostu chodniki takie, że się jeździć nie da. Są takie dziury, że trzeba ulicą. Jest chodnik, ale trzeba ulicą jeździć. To jest naprawdę, to samo jest na Patronackim, tak. To tam też jest ciężko bardzo. Bo w centrum to już jeszcze, ale tak jak na obrzeżach gdzieś to... Już dużo się dzieje, ale nadal jest to duży problem w dostępie z Olą do nawet laboratorium, przychodni. Już coraz rzadziej, aczkolwiek nadal jest to jednak problem. Takie bariery to jednak nie wszystko. Często problemy z poruszaniem osoby niepełnosprawne mają we własnym domu czy mieszkaniu. Mamy jedyny problem, to jest łazienka. No jeszcze nie jest ten, nie jest, przystosowałyśmy łazienki, ale podjazd mamy. W zeszłym roku zrobiłyśmy, były 3 schody do klatki. Mieszkamy na parterze, bo zamieniłyśmy mieszkanie z 4. piętra na parter. Trochę to trwało, ale spółdzielnia nasza nie robiła problemu. No, sama poszukałam mieszkania i zamieniłyśmy. I tu pomóc może Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można starać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. Wśród tych zadania, które cieszą się największym powodzeniem, to jest to, są bariery, likwidacja barier architektonicznych oraz zadanie na dofinansowanie środków ortopedycznych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Pomocy jednak niestety dla wszystkich nie wystarczy. Na likwidację barier architektonicznych na rok bieżący zostało zaplanowanych w granicach rzędu 340 tysięcy. No muszę powiedzieć, że w roku bieżącym już wpłynęło bardzo dużo wniosków, gdzie kwota we wnioskach określonych przez wnioskodawców no sięga jakby podwójnej kwoty limitu, co wiemy już z założenia, że nie wszystkie te wnioski będą mogły być zrealizowane. Smuci także fakt, że żaden ostrowiecki plac zabaw nie jest przystosowany do potrzeb dzieci na wózkach inwalidzkich. Problemem jest dla mnie też, jest słoneczko, świeci słońce, a ja w dalszym ciągu nie mam gdzie z Olą pójść na plac zabaw. Brak dostosowanego miejsca w Ostrowcu dla dziecka na wózku. Nie jest to wbrew pozorom jakiś ogromny koszt. Myślę, że troszkę chęci, wyobraźni, przerobienia starych huśtawek na potrzeby dziecka na wózku i będzie świetnie. W Ostrowieckim Zespole Szkół Specjalnych barier architektonicznych oczywiście nie ma. Szkoła jest dobrze przystosowana, brakuje jednak hali sportowej czy boiska, bo podopieczni placówki każdej aktywności fizycznej bardzo potrzebują. Uczniowie mają takie same potrzeby jak wszystkie inne dzieci ze szkół masowych. Marzy mi się taka sala sportowa, gdzie dzieci mogłyby ćwiczyć równocześnie z kilku klas, bo jest u nas taka potrzeba, gdzie mogliby grać w piłkę nożną, w piłkę siatkową, w kosza. W naszej szkole działa klub Olimpiad Specjalnych Rywal i nasze dzieciaki
po prostu pozyskują dużo medali w różnych dyscyplinach sportowych, ale niestety nie mają gdzie ćwiczyć. No, ćwiczą, gdzie się tylko da. Bariery architektoniczne utrudniają życie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, ale tym samym także rodzicom czy dziadkom prowadzącym wózki z dziećmi, aby więc spacery takie nie były. Nawet nie ma jak na spacer wyjść, można powiedzieć, bo trzeba się męczyć. To nie jest przyjemność, tylko męczarnia, tak? Warto przy projektowaniu czy budowaniu każdego miejsca pamiętać, że osób, które mają trudności z pokonaniem schodów, wśród nas nie brakuje.